Nagrywam wstęp już tak z 8 raz, więc po prostu witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5. Słuchajcie, jeżeli seria wam się podoba, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie pozytywną ocenę. Przypominam, że na G2 z kodem OJC macie 3% zwrotu, link do stronki macie w opisie, także jak chcecie, to jest pierwsza linijka, także jak chcecie, to sobie obadajcie. No i co, już bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do właściwej części odcinka. A co dzisiaj zapytacie? Szczerze nie miałem pomysłu, co dla was dzisiaj nagrać, więc stwierdziłem, chociaż jak teraz tak tutaj wiecie, jak sobie tu odpaliłem te okienka, to pomyślałem, że fajnie by było nagrać randomowe misje, ale to je sobie nagramy w kolejnym odcinku, w kolejnym, o ile nie zapomnę. Przypominajcie mi na wszelki wypadek, a dzisiaj zagramy sobie jedyną mapkę z poziomu ekspert, jakiej wam do tej pory jeszcze nie pokazywałem, czyli jest to coś takiego. Tak się ta mapka prezentuje. Tu jest dość mało miejsca, więc myślę, że domek do snajpera może mi się przydać. Może mi się przydać, czekajcie, tylko ja sobie włączę ten większy zasięg, o właśnie to, bo mam to wyłączone od kilku odcinków i strasznie z tego powodu cierpię. Nie no, może jakoś wiecie, strasznie nie cierpię, ale no skoro to mam, to dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Oczywiście zagramy sobie na Impopable, aż się zapowietrzyłem, słuchajcie. Może być fast track, dlaczego nie? Ogólnie miałem dla was wczoraj nagrać kilka odcinków, ale... Nie wkręcajcie się w żadne seriale. Ja wam dobrze radzę, nie wkręcajcie się w seriale. Seriale to jest takie zło. Być może pewnie jesteście teraz ciekawi, co ja takiego oglądam, że odcinka nie nagrywałem. Słuchajcie, wczoraj sobie usiadłem i stwierdziłem, a tam obejrzę parę odcinków, na razie wam jeszcze nie będę mówił czego, powiem wam później. Ale na pewno nie zgadniecie. Możecie zgadywać w komentarzach, ale nie ma opcji, że ktoś zgadnie, że tak to ujmę. Nie wierzę. Nieważne, to się nie zdarzyło. nie wierzę, że uda wam się... To w sumie będzie dosyć trudna mapka, tak jeśli mam być szczery. W ogóle nie za bardzo jest gdzie postawić farmy. A, ale to dobra, jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy. Postawmy ją może bardziej tu, bo ten farmer będzie mi przeszkadzał. Chyba, że go postawię tu, to tu akurat może się przydać. No, on tu będzie cofał prosto, wiecie, prosto tutaj w tę małpkę z shurikenami, więc może to nie jest akurat taki zły pomysł. W każdym razie, usiadłem sobie wczoraj tak około 18 i stwierdziłem, że obejrzę tam parę odcinków. Obejrzę sobie parę odcinków i siedziałem chyba do 24. Także... Już wiecie, no już później nic nie nagrywałem, no bo to już było trochę późno. Ja też nie do końca lubię tak późno nagrywać. Mam nadzieję, że nie słychać tej kosiarki, bo ktoś sobie kosi. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, bo dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda. Być może widać to po mojej twarzy. Zapytacie, jak może być widać po mojej twarzy, że jest ładna pogoda. Po prostu jestem bardzo mocno doświetlony, bo jest, generalnie jest tak, że jeżeli bardzo... Zagapiłem się na podgląd. Co się dzisiaj dzieje? Nie, masakra. Dobra, Filip, skup się, bo... Bo tutaj nie ma tak łatwo, na pewno snajpera, mam domek do snajpera, więc można by nim zagrać. Czy zagrać po prostu snajperem. Gdzie ma zasięg to Monkey Village? Dobra, ciebie tutaj postawię, będziesz w zasięgu jeszcze. Weźmy mu, żeby... Dobra, taki snajper jest w stanie rozwalać metal. Spoko. Tutaj postawiłbym triple darcy. Okej, z ulepszonym zasięgiem. Te będą miały zasięg tu, te tu niestety na tę górną dróżkę nie. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. I ciebie na przykład tutaj. Okej, powinno teraz trochę lepiej śmigać. No ten snajper powinien naprawdę konkretnie dawać sobie radę. I mam taką nadzieję, że to tak właśnie będzie, że to wszystko będzie przebiegało po mojej myśli. No w każdym razie mówię, także seriale to jest naprawdę zło, to tyle czasu, tyle czasu wchłania. Ale w każdym razie, co oglądam, zapytacie. Co sobie oglądam? Spidermana z 1994 roku, to jest taka kreskówka i zapytacie, dlaczego to oglądam, czy mi ktoś to polecił, czy coś. Nie, po prostu jak ja byłem mały, mam taki sentyment z dzieciństwa, to te... To były dodawane do jakichś tam gazet takie CD, takie płytki z odcinkami właśnie z tego Spidermana i one miały po 4 odcinki.
Ja tych płytek miałem kilka, no ale jak wiadomo, w takich gazetkach jedną się kupi, one na przykład tam wychodzą co miesiąc, jedną się kupi, jednej się nie kupi i w ten sposób nie miałem wszystkich odcinków, tak? Miałem tych odcinków może z, nie wiem, z 16 powiedzmy, a niedawno się dowiedziałem, że, znaczy dowiedziałem się jak później zobaczyłem, że jest ich nie 15, a 60 parę, więc no, więc w sumie niezła jazda, więc w sumie niezła jazda. Okej, go ustawmy może, no, a niech będzie na last, będzie strzelał dzięki temu. Dlaczego on nie strzela? A dobra, już zaczął. No i po prostu wiecie, jakby jako dzieciak bardzo chciałem, wtedy też nie do końca rozumiałem, bo to jest taka niby kreskówka, ale to nie jest bajka, to raczej nie nazwałbym tego dla dzieci, czasami tam używają takiego, no nie wiem, jakbym miał to oznaczyć, to chyba no 16, wiecie, ten kwadracik, znaczy nie kwadracik, chociaż chyba teraz jest kwadracik, kiedyś był trójkącik, z 16, no to byłby trochę przesadzony, no ale tak, a 12 z kolei byłaby tak trochę za słaba, mam wrażenie, no jest to takie... Nie, no myślę, że 12 można by tam jednak wsadzić, że no wiecie, nie jest to taka w 100% bajka. Jest to po prostu taki, tak samo jak na przykład wiem, że jest jakiś komiks czy serial chyba, nie chcę tu urazić fanów, Ja to kontynuuję, ja nie mam siły. Przeleciał mi tam balonik z pancerzem, no dobrze. A baloniki z pancerzem to jest tylko jeden najlepszy sposób w tym momencie. Jeszcze kamo dajemy i tu już mamy po problemie w takiej sytuacji. No bo tam mi po prostu jeden śmignął. Powinienem na stronku stawić, wtedy on by zdejmował na pewno ten pancerz. No ale cóż, już moja strata. Już powiedzmy sobie moja strata. No i po prostu wiecie, jakby przypomniał mi się niedawno ten Spider-Man, no i stwierdziłem tak, a zobaczę, może znajdę. Znalazłem pierwszy odcinek, on wtedy jeszcze leciał na Jetixie. Ja ogólnie nigdy nie miałem tych kanałów, więc tak moje oglądałem to wtedy, jak byłem mniejszy na... No po prostu na płytkach, jakby były dołączane do gazet. Dołączane do gazet, nie dołączane. Bo nie ma nie mówi się dołączyć, tylko dołączyć. No i po prostu jakby miałem niekompletne, całą serię miałem niekompletną. Przez co no ostatnio mi się tak przypomniało, kurczę, fajnie było zrozumieć o co tam chodzi, w ogóle, nie? I tak stwierdziłem, a dobra, obejrzę pierwszy odcinek. One są króciutkie, bo trwają po jakieś tam 18 minut, więc potem stwierdziłem, dobra, obejrzę drugi. Potem stwierdziłem, dobra, obejrzę jednak trzeci. Potem stwierdziłem, dobra, obejrzę czwarty. I tak obejrzałem w pierwszy dzień chyba 13 odcinków, cały pierwszy sezon. Teraz jestem gdzieś na 30 z 60 paru, więc myślę, że spokojnie zdążę sobie obejrzeć całość. Zdążę sobie obejrzeć całość, zanim się majówka skończy. No chociaż to z tym może być różnie. No ale myślę, że na pewno będę blisko końca. No i właśnie, bo to jest tak, że ja tak mam ogólnie, ja tak mam, że ostatnio byłem u dziewczyny i ona wraz z siostrą aktualnie oglądają Breaking Bad. No to jest łamanie łóżka, pozdro dla kumatych. W każdym razie, no to jest taki bardzo, bardzo popularny serial, no chyba nie muszę nikomu przedstawiać czym jest Breaking Bad. No jest to serial no na pewno dla doroślejszej publiki, to nie ma nawet, nie podlega żadnym wątpliwościom. Tam wiadomo, jakaś tematyka narkotyków i w ogóle, nie wiem, bo sam nigdy nie oglądałem. Ale w każdym razie, no jako że one oglądały, no to ja usiadłem, też obejrzałem tam z dwa odcinki, tylko z samego środka. I słuchajcie, to jest najgorsze, co można zrobić, bo zaintryguje was historia, bo ja tak mam, jak mi się jakaś historia spodoba, to ja chcę wiedzieć, jak do czegoś doszło. Czasami też tak robiłem, to oczywiście też nie jest zbyt mądre, ale że książki otwierałem sobie na... Trochę psucie sobie książek, ja sobie zdaję z tego sprawę. Książki otwierałem sobie na przykład na... Wiecie co, ja bym... Ustawił tu tego Mortara. Na ostatniej stronie, znaczy nie na ostatniej, ale gdzieś tam w środku. Na przykład, wiecie, książka ma 600 stron, ja otwieram 400, przeczytam sobie, co jest tam napisane na tej jednej stronie i wiecie, i tak się zastanawiam, jejku, ale jak do tego wszystkiego doszło? I po prostu wiecie, wracam do samego początku książki, czytam ją od początku i po prostu już nie mogę się doczekać, żeby już wiedzieć, nie? Żeby już wiedzieć, jak to się wszystko stało, jak doszło do tej akcji z 400 strony. No i właśnie podobnie miałem ostatnio, jak przyszedłem właśnie do dziewczyny i no, ona oglądała z siostrą Breaking Bad i mnie zaintrygowała ta historia, no tylko niestety w samym jej środku, tak? Poznałem historię, no ale w samym jej, że tak to mówię, środku, nawet nie środku, tylko bardziej końcu, bo oglądałem pierwszy odcinek
ostatniego sezonu i ostatni odcinek przedostatniego sezonu, także no podejrzewam, że naprawdę ogólnie nie róbcie tak, bo to jest ogólnie no mega psucie sobie seansu i no to jest naprawdę no najgorsze, co można sobie zrobić, także także tak nie róbcie. Może no niech będzie, tutaj postawimy sobie. Myślę, że Mortara to warto ulepszyć tak, bo to zawsze zyskujemy tego skilla. Okej, okay, tu może się zacząć robić trochę niebezpiecznie. Okej, okay, najlepiej stawiać tutaj rzeczy w zasięgu tego Monkey Village, jednak mimo wszystko. Okej, okay, postawmy sobie Feniksa, on nam na pewno pomoże jako tako wybronić. Okej, okay, tutaj też nam się na pewno bardzo przyda. Na sam koniec oczywiście musi być tornado, musi być tornado, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, tak? Musimy mieć coś, co będzie cofało na samym końcu. No, także ogólnie Breaking Bad też będę prawdopodobnie oglądał, ale no to jest, no wiecie, seriale to naprawdę pochłania bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, nawet no po prostu, no jak oglądaliście, ja kiedyś na przykład oglądałem też anime, też pochłania mega dużo czasu, jak się już wkręci w jakąś historię, a wiecie, najgorzej jest się wkręcić w historię, która ma na przykład 200 odcinków, to po prostu oglądasz, nie, to jest naprawdę, no to masakra. Jest to jakiś, wiecie, jak macie dużo wolnego czasu, to jest to jakiś, jakiś sposób jakby na jego spędzanie, tak? Ja na przykład, no, w tym momencie jakby zacząłem sobie to oglądać w trakcie majówki, więc miałem jako tako w miarę sporo tego wolnego czasu, no ale nie wyobrażam sobie, że wiecie, jakbym miał to w takie regularne dni oglądać i wiecie, siedzieć 6 godzin, no to ja tyle czasu normalnie nie mam. Już zaniedbałem nagrywanie, bo miałem, znaczy zaniedbałem, no trochę przesadzone, bo jakby wczoraj wiedziałem, że dzisiaj jeszcze będę mógł nagrywać. Ogólnie mniejsza, kiedy to dla mnie wczoraj, kiedy to dla mnie dzisiaj, tak? Bo jakby wy sobie na pewno świetnie zdajecie sprawę z tego, że ja jakby ten odcinek wrzucę. Okej. Okay. Troszeczkę. A tu akurat map Mauler chyba nie ma sensu. Troszeczkę później niż go nagrywam, więc jakby wy tutaj doświadczacie pewnej anomalii czasowej. Takie ładne słowo, ale nie do końca poprawnie tutaj użyte. W każdym razie no po prostu... O, w sumie nie mam tego jeszcze kupionego, to mi się na pewno przyda. Dobra. No więc po prostu mniejsza tam o daty, ale jakby gdybym wiedział wczoraj, że nie mógłbym nagrywać dzisiaj, no to na pewno bym nie oglądał tego Spidermana, tylko bym sobie odpalił no nagrywanie, tak nagrywałbym. Jednak wczoraj miałem świadomość, że jeszcze dzisiaj będę mógł nagrywać, no i już później tak wiecie, siedzę i tak 20, no wypadałoby już coś nagrać, potem patrz 21, bo jeszcze kilka odcinków obejrzałem i już potem sobie myślę, no nieźle, niezła jazda, nie, już 22, a potem 20, już wiecie, o 23 mi się za bardzo nie chciało, to pomyślałem, a dobra, to jeszcze sobie trochę pooglądam. Oglądałem do 24, także masakra. No moje seriale to jest zło wcielone. To jest naprawdę zło wcielone. Dobra, teraz trzeba się zastanowić, co ja bym tutaj sobie najchętniej postawił. Myślę, że w ogóle tutaj warto stawiać takie rzeczy jak, nie wiem, te... Ring of Fire, to jest fajne miejsce na tego typu rzeczy. Takie mam wrażenie. Dajmy 3 takie pierścienie ognia. I na dole jest ogólnie bardzo mało. Tu w tym miejscu, na samym dole, jest jakby bardzo mało. Jak to powiedzieć? No wiecie czego, bardzo mało. Krótka jest ta trasa, bardzo do końca tutaj na dole. I w sumie nie mam jakiejś powalającej defensywy też na samym dole. A biorąc pod uwagę, że mam jedno życie, no to wiecie, trzeba być jednak mimo wszystko ostrożnym. Odpalmy tego Feniksa, on może latać tu co chwilę. Nie, teraz spuśćmy jeszcze Clay. Super. Okej, nagrywa się ładnie, nagrywa się, spoko. Mam już 74. rundę. Także fajnie. No i właśnie tak, zabrałem się ogólnie za tego Spidermana, bo ostatnio miałem takie właśnie przebłyski te fabularne. Też zacząłem oglądać ogólnie to uniwersum Marvela. Ja jakby nie...
Nie miałem wcześniej za bardzo styczności z tymi wszystkimi filmami, takimi jak Avengersi, dopiero niedawno obejrzałem jedynkę, Kapitana Amerykę czy coś takiego, ja tego w ogóle nie widziałem, ja to dopiero sobie nadrabiam. No i jakby pamiętałem, że w tym serialu, kreskówce, było bardzo dużo nawiązań. Było bardzo dużo nawiązań do tych postaci, które jakby poznaję teraz w formie filmowej, tak? Czyli właśnie tam, no nie wiem, kogo mam przywołać. Dormammu na przykład, on był w Doktorze Strange'u. Sam Doktor Strange jako bohater. No Iron Mana to akurat w tej kreskówce nie ma, ale... Nie wiem, no jest tam dużo takich różnych stworzonek, które później pojawiają się przeciwników, no wiecie, Zielony Goblin, Hobgoblin, które potem pojawiają się też no w tych filmach, tak, Marvela, więc jakby mi się też właśnie, moje, przypomniały jakieś fragmenty fabuły, stwierdziłem, że chcę znać całość, więc zacząłem sobie oglądać. Wam, jeżeli byście sobie chcieli zacząć oglądać, wam się pewnie nie spodoba, to jest bardzo stare. Ja wam tak, znaczy bardzo stare, no z 1994, to może nie aż takie stare, no ale mimo wszystko wam się prawdopodobnie nie spodoba, nie ma w tym nic dziwnego, ja po prostu to oglądam przez wzgląd na pewien sentyment, tak, którym jednak... który mi po prostu został, bo pamiętam, że właśnie oglądałem to, jak byłem troszeczkę mniejszy i no jakoś tak mam, że mi to zostało, tak? Że mi został ten sentymencik. Weźmy sobie postawę. Ja ogólnie stawiam wszystko. Ja ogólnie stawiam sobie tu wszystko, tak jak widzicie. On w ogóle fajnie będzie działał z tymi kręcącymi się na takim rogu. Okej, pyk. Postawmy. Zmieści się tu? Zmieści się gdzieś. Widziałem, że się zmieścisz. Chyba się jednak tu się zmieści. No, dawaj. Okej, zmieścił się, super. Super. Dalej nie wiem, jak sobie poradzimy z zombiami, ale chociaż w sumie to już wiem. Postawimy sobie dwie super małpki na końcu i chociaż wiecie, stawianie super małpek to jest takie trochę pójście na łatwiznę, no ale cóż. Okej, spowolnimy sobie te sterowce przy użyciu tego. W sumie nie wiem, czy on spowalnia wszystkie sterowce na mapie, czy tylko te w swoim zasięgu. Chyba tylko te w swoim zasięgu, więc trochę bez sensu odpaliłem. Kupmy fan club i dostawmy trochę dart małpek. One są małe, a już tu i tak nie za wiele chcę dostawiać. To jest chyba w ogóle 85 runda, mam wrażenie. Znaczy 84. O, ta 84 zawsze jest taka dosyć ciężka, bym powiedział. Okej, odpalmy te dwa Feniksy. Okej, mamy zombie, no to je puszczę, pozwolę sobie puścić na spowolnionym tym. Okej, to jest je w stanie spowolnić, bo na przykład bombki Mortara nie są w stanie tych zombów spowolnić. Musimy dopiero je rozwalić, żeby tu cokolwiek im zrobić. O, w taki sposób, pyk. I teraz zatrzymujemy. Okej, odpalamy tu. Dwa Feniksy muszą lecieć. Jeszcze raz w takim razie. Dobrze, trochę za mało tych dart małpeczek postawiłem, to też prawda. Ja myślę, że przyda nam się troszeczkę, wiecie, cięższa artyleria, ale chyba nie zmieszczę. Ale zmieszczę śmigłowiec. I zmieściłbym tę maszynkę. No może dużo zmienić. Może bardzo dużo zmienić. Niech będzie. Śmigłowiec by mi się przydał. Dasz radę się gdzieś tu wcisnąć? Nie mam go gdzie wcisnąć, nie? Okej, więcej skilli w takim razie. A może tu byś się zmieścił? Nie, zmieści się. Co ja mogę postawić, żeby to fajnie działało? Kolejną super małpkę? Nawet nie mam za bardzo pieniędzy. Okej, zróbmy tak. Na pewno czekamy, aż wylecą wszystkie. Spowalniamy. Odpalamy dwa Feniksy, to od razu warto zrobić. Okej, odpalamy skilla. Odpalamy te rakiety. Teraz odpalamy Mortara. Odpalamy też to. Pyk, odpalamy tutaj fan club. Patrzcie, ile w ogóle ta wciągarka naprawdę dużo robi. Naprawdę dużo robi, zobaczcie. No już górę mamy z głowy. Dobra, no to raczej z dołem sobie... Znaczy, dół mamy z głowy. Z górą sobie raczej poradzimy, bo tu mamy jednak dużo więcej...
ogólnie jednostek, więc w sensie no, tu jest dużo dłuższa ta trasa, więc jakby głównie tutaj problemem jest dół. No nie wiem, czy wyszedłem jakoś bardzo, czy jakoś bardzo dużo zyskałem, no ale się udało. Cóż, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z Bloons Tower Defense 5. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli wy oglądacie teraz jakiś serial lub jesteście, no jeżeli jesteście właśnie w trakcie oglądania czegoś, napiszcie mi w komentarzu, co to. Ja sobie chętnie takie komentarze poczytam. No i cóż, bardzo wam dziękuję za obecność, za to, że zechcieliście obejrzeć do końca. I to tyle, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.